Moi kochani, dzisiaj przygotuję dla Was i dla siebie również przepyszne ciasto. Ciasto będzie się nazywało bananowiec. Co w bananowcu jest? Oczywiście banany. Mamy serek mascarpone, śmietanę, 30 do bicia na biszkopcie z galaretkami cytrynowymi. Przepyszne ciasto. Serdecznie polecam. Zapraszam do oglądania. Nasze ciasto bananowiec będzie się składało ze spodu kremu i galaretki. Zabieram się za spód. Najpierw do przygotowania spodu potrzebujemy 3 jajka, pół szklanki mąki, pół szklanki cukru, odrobina soli. Tutaj mam, słuchajcie, łyżeczkę octu i pół łyżeczki proszku do pieczenia. I jeśli chodzi o krem, to krem przygotujemy z bananów. To są 4 sztuki, dosyć takie, jeszcze nie takie bardzo przejrzałe. 4 galaretki cytrynowe, ja tutaj akurat mam z winiary. Cukier puder, to w zależności jak bardzo słodką masę chcemy, każdy wedle własnego uznania. 330 ml śmietany 30, serek mascarpone jedno opakowanie. Zaczynamy. Ok. Białka oddzielamy od żółtek, białka ubijamy z odrobiną soli. Przypominam, sól powoduje, że białka nam się szybciej ubiją, będą sztywne. W międzyczasie, gdy białka nam będą się ubijać, do żółtek dolałam ocet i proszek do pieczenia. Wymieszam wszystkie te składniki i już będą pracować. Tego biszkoptu, do piany, przepraszam, dodaję cukier i nadal kontynuujemy mieszanie. Białka ubite, dodajemy powoli masę z jajek, z żółtek, zmieszanych, przypominam, z proszkiem do pieczenia i z octem. Ostatni składnik, czyli mąka, na bardzo małych obrotach mikser pracuje. Dodaję mąkę i dosłownie za parę sekund wyłączę mikser, wykładam gotową masę na formę do pieczenia. Ok, gotowe. Biszkopt gotowy. Ja już w międzyczasie sobie włączyłam, słuchajcie, piekarnik na gdzieś około 30 minut, 25. Będzie ten piekarnik nagrzany na 180 stopni i tak jak mówię, pieczemy około 25-30 minut. Wyłożymy sobie teraz masę. Jak widzicie, moja forma to dzisiaj okrągła, taka tortowa. I rozprowadzamy biszkopt delikatnie na dwie formy, w miarę równomiernie, aby nam nie wyszły góry i doliny. Ja sobie formę jeszcze wcześniej wysmarowałam, słuchajcie, oliwą, żeby biszkopt nam ładnie odeszedł później po upieczeniu. Mam nadzieję, słuchajcie, że nie będzie za wysoki, że to będzie w miarę taki niski biszkopt.
pół łyżeczki dałam proszku do pieczenia, mam nadzieję, że to będzie wystarczające. Tu jakieś jeszcze nam się ubrudziło. Okej. W porządku. Mamy już piekarnik nagrzany. 29 minut. Otwieramy. Wkładamy biszkopt. I czekamy. W międzyczasie, słuchajcie, wezmę sobie i porozpuszczam galaretki, bo to jednak potrzebuje swojego czasu, aby się wystudzić. Ok, nasz biszkopt jest teraz w piekarniku, piecze się. Ja już zabieram się za przygotowanie, słuchajcie, kremu bananowego. Krem bananowy będzie z trzech bananów. Tak jak nazwa wskazuje, podstawowy składnik to banany. Jeden banan odkładam jako, słuchajcie, dodatek do galaretki na wierzch naszego ciasta. Również dwie galaretki pójdą na wierzch ciasta do wylania. Więc do kremu potrzebujemy dwie galaretki cytrynowe, rozpuszczone naprawdę niewielkiej ilości wody. Myślę, że gdzieś około, przepraszam, w jednej szklance rozpuszczę obydwie galaretki. Trzy banany do zmiksowania. Śmietana 30, tutaj widzicie 330 ml, no i jeden serek mascarpone i cukier, puder. Ok, przygotowujemy. Galaretki cytrynowe, ważne, żeby te galaretki były kwaśne, kwaskowe, żółte. Adusia mi tu macha ręką. Ręką. Natomiast w tej misce rozpuszczę galaretkę, słuchajcie, na wylanie na wierzch ciasta. Tutaj już będzie normalnie w wodzie. Myślę, że gdzieś około dwóch szklanek wody zużyję na tą drugą galaretkę. Czyli do tej idzie dwie szklanki, do tej jedna szklanka. I rozpuszczamy. Woda za chwilę nam się zagotuje. I woda gotowa, zagotowana. Odmierzamy dwie szklanki. A tutaj jedną. Mieszamy do rozpuszczenia żelatyny. Zastanawiam się, czy jeszcze nie dorzucić jednej galaretki tutaj, żeby była taka bardzo żółta, intensywna. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Aby ten kolor naprawdę był taki soczysty, żółty. Słuchajcie, jeszcze jedna galaretka. Czyli trzy galaretki, a tutaj dwie. A tu się dmuchasz? No ja odstraszam parę. Parę odstraszasz? No i okno całe zaparowane. Tak, trzy galaretki to będzie ok. Będzie ładna, ładny kolor galaretek. Ładny kolor w ogóle wylany. Tutaj też fajnie się rozpuszcza. Dobrze, ja mieszam. Kontynuuję. Zobaczcie, biszkopt gotowy, upieczony. Teraz musimy stygnąć. Jeszcze tylko muszę okroić dookoła, żeby ładnie odeszedł od tortownicy. Mam nadzieję, że nic nie uszkodzę tej tortownicy, bo tortownica jest telefon bardzo nie lubi ostrych narzędzi, w ogóle jakichś metalowych. Ok. Zobaczmy, co nam z tego wyszło. Super. Chyba się nic nie uszkodziło. Biszkopcik piękny, obracamy. Jeszcze tylko musi nam ładnie odejść od spodu. Wystygnąć. I zabieramy się za krem.
jest ok. Piękny biszkopt, nakruszony, ale tam nic. Odprzątamy. Galaretka, jak tam nasza galaretka, studzi się. Dobrze. Czyli masa, zaczynamy. Najpierw banany obieramy. Rozdrabniamy, słuchajcie, widelcem w osobnej misce, żeby nam powstała taka jakby masa bananowa. Ja użyję 3 takich średnich bananów. Myślę, że troszkę się namęczę przy tych bananach, bo one nie są takie, słuchajcie, mięciutkie bardzo, bo nie są dojrzałe. Ale na tym mi zależało, żeby one nie były takie za bardzo dojrzałe, żeby były takie twardsze, jaśniutkie, nie ciemne. Już nie wiemy. Słuchajcie, są na tyle twarde te banany, że już mi się widelec skrzywił od naporu mojej ręki. Ale okej. Można te banany również zetrzeć na tarku, jeśli ktoś woli. Nie chce się namęczyć tak jak ja. Okej, mamy masę bananową. Do masy bananowej dolewamy galaretkę. Jeszcze gdzieś pozostałości bananów, które się jeszcze nie roztarły. Ok. I teraz tak, słuchajcie, część tej masy bananowej z galaretką odlewam. I taką mniejszą część, słuchajcie, myślę, że tutaj jest gdzieś około większe pół szklanki. I ja dodam za chwilę do mojej masy z mascarpone i wbitą śmietaną, a tą część wyleję bezpośrednio na biszkopt. Także czekamy jeszcze chwilę, aby nam to wszystko ostygło, aby się zaczęło ścinać, w szczególności galaretka. Masa galaretki z bananem wyłożyłam na, słuchajcie, na biszkopt. Ja idę szykować. Ona już była taka, słuchajcie, tężejąca. Wkładam do lodówki i zaczynam ubijać już, słuchajcie, bitą śmietanę. Śmietanę 30 z serkiem mascarpone. Wlewamy śmietanę. A
oczywiście śmietan fix i cukier puder. Tutaj jeszcze mam stare opakowanie, które zużyjemy. Tutaj jest około jednej łyżki, myślę, a półtorej. Łyżka, półtorej łyżki. To będzie troszkę mało, więc dodamy jeszcze z tego opakowania jedną łyżkę. Tak jak mówiłam wcześniej, w zależności jak kto woli bardzo słodkie czy mniej słodkie, włączamy. Masa gotowa, słuchajcie, ubita. Tak przygotowaną masę wykładamy na biszkopt. Spójrzcie, tak to wygląda. Czy to widać? Mogę spróbować? Zaraz Adunia spróbuje. Rinkę, daj mi spróbować. Proszę. Mama. Moi drodzy, Tadusiu, poczekaj. Galaretka z bananami nam się zsiadła. A ja dam widzom zjeść. I teraz wykładamy masę zbitej śmietany, serka mascarpone i bananów, połączonych z niewielką ilością galaretki. Masa smakuje doskonale, jest taka orzeźwiająca, kwaskowa, z nutką bananów. Wyłożę sobie tą masę. Radusiu, poczekaj. Dobrze. I... Masa zbitej śmietany, serka mascarpone, bananów, galaretki. Ja tutaj rozprowadzam ją na biszkopcie. Włożę, myślę, że do lodówki gdzieś na około 30 minut, zanim wyleję galaretkę cytrynową. Ciasto jest, krem jest bardzo pyszny, taki, wiecie, kwaskowy, orzeźwiający. I tak nutkę czuć takiego właśnie posmaku bananów. Mama. I teraz tak, końcóweczka. Kończymy nasze ciasto. Wykładam banana surowego na nasz krem. W czasie zamknęłam, słuchajcie, drzwi, bo pralkę w oddali słychać, aby nam nie przeszkadzała. Takie, słuchajcie, plasterki banana, ładne, jasne. Okej. I słuchajcie, na tak przygotowane ciasto wylewam galaretkę
przypominam, 3 sztuki galaretki cytrynowej, rozpuszczonej i lekko tężejącej. Pamiętajmy, aby galaretka była zimna. Powoli rozprowadzamy galaretkę po cieście i wkładamy do lodówki. Ja resztę tej galaretki, słuchajcie, już wleję bezpośrednio w lodówce, bo później nie będę miała możliwości przenieść tego ciasta z tak rzadką galaretką. Ok. I do lodówki. Kochani, ostatnie zerknięcie na nasze ciasto. Już wylana galaretka na banany, na krem. Czekam, aż stężeje i finał naszego ciasta. Gotowe ciasto bananowiec. Zobaczcie, pięknie się zsiadło. Pora wyjąć go z formy. Zobaczymy, jak wygląda w przekroju. I spróbujemy, sprawdzimy, czy było warto. Ops, dobra. Podniosę przekrój ciasta. Wygląda naprawdę bardzo dobrze. I kroimy. Jak to wygląda w przekroju. Super. Patrzcie. I teraz tak. Biszkopt, galaretka z bananami. Tutaj mamy masę śmietanową z galaretką, z mascarpone i z bananami. I oczywiście na wierzchu galaretka cytrynowa i banany w kawałkach. Przepiękne, przepyszne danie. Polecam serdecznie. I finał naszego ciasta, moi drodzy. Ciasto bananowiec. Przepyszne, pięknie zsiądnięte z galaretką cytrynową. Już dzisiaj zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, kochani. Lajkujcie, zostawcie miły komentarz. Łapki w górę! I oczywiście, jeśli zrobicie sobie to ciasto, bardzo jestem ciekawa Waszych wypieków, także zachęcam również do wysyłania przepięknych zdjęć. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.